Proszę Państwa, fantastyczny projekt. Free Wi-Fi Made in Zakopane powered by Vivus.pl to rzecz niesłychana, myślę, że na skalę całej Polski. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię naszych gości honorowych. Starosta tatrzański Piotr Bąk. Drodzy Państwo, no można, można. No, atmosfera raczej jest taka otwarta, luźna. Jeżeli ktoś ma ochotę pić brawo, tylko i wyłącznie powinien. Członek Zarządu Polskich Kolei Linowych Piotr Gosek. Prezes Vivus.pl Lukas Notopoulos. Prezes Aco Solutions Jarosław Nowicki. Inicjator projektu Made in Zakopane Tymoteusz Mróz. Szanowni Państwo, przejdziemy w tym momencie do już przybliżania w 100% Państwu całego projektu i myślę, że rozpoczniemy właśnie od Pana Tymoteusza, który to myślę, że najlepiej zna się na całej koncepcji tego wszystkiego i myślę, że z prawdziwą przyjemnością opowie nam wszystkim, o co chodzi w tym projekcie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie w tym bardzo ważnym dla nas dniu. Jak na początku ubiegłego roku rozpoczynaliśmy projekt Made in Zakopane, to idea, która przyświecała projektowi, była taka, że tracimy strasznie dużo czasu na narzekanie, na to, żeby wytykać innym błędy i żeby narzekać na całą przestrzeń, która nas otacza. I pomyśleliśmy sobie, że jeżeli by skumulować tę energię w jakimś dobrym kierunku i zamiast narzekać, zacząć wprowadzać takie drobne rzeczy i drobne zmiany w przestrzeni, która nas otacza, to efekt może być rzeczywiście bardzo fajny. Pierwszym projektem, o którym myśleliśmy, było zrobienie strefy bezpłatnego dostępu do internetu w centrum Zakopanego, bo wydawało się, że to będzie taki mały projekt, który pozwoli nam pokazać, że własnymi siłami jesteśmy faktycznie w stanie zrobić bardzo wiele. Okazało się, że ten mały projekt wcale nie jest mały, że jest to dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga bardzo dużych nakładów czasowych, finansowych i współpracy bardzo wielu osób. Dlatego przez prawie cały ubiegły rok trwała praca nad tym projektem. Okazało się, że infrastruktura, którą musimy postawić, to są dosyć skomplikowane urządzenia i nie jest to wcale taki hopsiut. Natomiast okazało się również, że recepcja tego projektu wśród osób, które były w niego zaangażowane, jest fantastyczna. Każdy, do kogo przyszedłem z tym projektem i zaczynaliśmy rozmowy, odbierał to na zasadzie super, bardzo fajnie, jest to bardzo potrzebne i róbmy, i po prostu róbmy. Projekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, który jest w fazie testowej od 24 grudnia, to jest projekt, który ma swoim funkcjonowaniem służyć miastu. Chcielibyśmy, żeby to nie było Wi-Fi miejskie, które funkcjonuje, żeby funkcjonować, żeby można było odhaczyć i powiedzieć, że w centrum Zakopanego jest internet. Mamy ambicje, żeby to był projekt, którym będziemy się mogli pochwalić na skalę ogólnopolską, żeby on swoją efektywnością i tym, w jaki sposób będziemy go wykorzystywali, rzeczywiście był dla nas powodem do dumy. Chodzi o to, żeby prędkość tej sieci była rzeczywiście zadowalająca, natomiast chcielibyśmy, żeby ten internet i ta strefa Wi-Fi była dla nas zupełnie nowym kanałem komunikacji, który pozwoli na komunikowanie się zarówno z mieszkańcami, jak i z turystami, którzy do Zakopanego przyjeżdżają. I chcemy też wysłać taką wiadomość, że Zakopane jest miastem, które też stawia na innowacyjne rozwiązania, które wpisuje się w pewien sposób w ten nowoczesny świat i wychodzi jemu naprzeciw. Bardzo ważna rzecz, którą chciałem podkreślić, to jest to, że dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób ten projekt w ogóle by się nie wydarzył. Na samym początku muszę w tym miejscu podziękować Jarkowi, prezesowi Aco Solutions, który z całą swoją ekipą miesiąc po miesiącu non-stop naciskał i pilnował tego, żebyśmy dotrzymywali terminów i żeby projekt przesuwał się do przodu. I przypuszczam, że gdyby nie ta determinacja, to dzisiaj by nas tutaj nie było. Są też osoby, które pozwoliły nam na instalację infrastruktury przy całych grupówkach. Ludzie, którzy udostępnili nam swoje budynki, kawałki swojego terenu i dostarczyli prąd dla całego projektu, nie musieli tego robić. Nie było jakby żadnego musu, natomiast zrobili to dlatego, że uważali, że ten projekt ma pewną wartość.
Chciałbym też podziękować panu prezesowi Lukasowi Notopoulosowi, prezesowi Vivusa, dzięki którego pomocy też właśnie tutaj jesteśmy, i panu Piotrowi Goskowi, z którym właściwie na samym początku, jak spotkaliśmy się w siedzibie Polskich Kolei Linowych, pan Piotr właściwie nie pytał, czy będziemy współpracowali, tylko na jakich warunkach, ponieważ przekonanie o tym, że projekt jest absolutnie słuszny i przysłuży się wszystkim, to przekonanie było od samego początku. I przepraszam, że na końcu, natomiast chciałbym też bardzo podziękować panu staroście, który również w tym zakresie nie miał żadnych obiekcji. Wszyscy wiedzieli o tym, że jest to projekt, który może dać nam rzeczywiście bardzo wiele. Nam wszystkim i też pokazać, że w Zakopanem, jeżeli ludzie chcą ze sobą współpracować i koncentrują się na tym, żeby robić wartościowe rzeczy, to są w stanie doprowadzić takie projekty do realizacji. Ja ze swojej strony też chciałem dodać, że projekt Wi-Fi, który jest dla nas absolutnie najważniejszym pierwszym krokiem w istnieniu idei Made in Zakopane. Idei, która ma zrzeszać ludzi, którzy nie tylko Zakopiańczyków, ale wszystkich tych, którzy w jakiś sposób z Zakopanem sympatyzują i widzą w tym mieście pewne wartości. To jest, projekt Wi-Fi jest dla nas pierwszym takim najważniejszym krokiem, który rzeczywiście będzie nadawał naszemu projektowi nowe życie. Pierwszym krokiem, dlatego że ja osobiście bardzo bym chciał, żebyśmy w ten sposób pokazali, że w Zakopanem powstaje infrastruktura i baza do tego, żeby Zakopane było miastem, które sprzyja nie tylko rozwojowi ruchu turystycznego, ale również innowacjom i młodej przedsiębiorczości. W dzisiejszych czasach fantastycznym potencjałem jest rozwój startupów. Startupy, młode firmy tworzone przez ludzi, którzy absolutnie bardzo często nie mają pojęcia na temat zarządzania i budowania biznesu, ale mają ideę, którą chcą realizować. W czasach dwudziestolecia międzywojennego o niezwykłości Zakopanego, tym genius loci miejsca, było to, że artyści z całej Polski i nie tylko przyjeżdżali tutaj, żeby tworzyć. Dlatego, że w Zakopanem, w Tatrach znajdowali inspirację do tworzenia. Więc punkt wyjścia jest taki, że takimi artystami XXI wieku są właśnie ci ludzie, którzy tworzą startupy, którzy tworzą firmy bardzo często innowacyjne i nie mają pojęcia o biznesie, natomiast wiedzą, co chcą osiągnąć. Mają pomysł na rozwiązanie jednego problemu, który sprawi, że czyjeś życie będzie lepsze. Chcielibyśmy, żeby Zakopane oferowało przestrzeń dla tych ludzi, w której oni będą mogli komfortowo pracować, będą mogli właśnie tutaj tworzyć i czerpać inspiracje z tych gór i będą mogli w pewien sposób łączyć przyjemne z pożytecznym. Dlatego jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, dlatego że naprawdę bez współpracy i wsparcia bardzo wielu osób, które w ten projekt były zaangażowane, nie siedzielibyśmy tutaj. Dziękuję Państwu też za przyjście i mam nadzieję, że to będzie początek czegoś naprawdę fajnego, czym wszyscy będziemy się mogli pochwalić. Bardzo dziękuję, pan Tymoteusz Mróz, inicjator naszego projektu. Drodzy Państwo, w tym momencie chciałbym poprosić pana starostę, starosta tatrzański Piotr Bąk, również o kilka słów tutaj dla nas wszystkich. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować i podziękować panu Tymoteuszowi i wszystkim, którzy z nim pracowali, za samą ideę, ale i za jej realizację, bo ta idea Zakopanem była od wielu lat. Była nawet w różnych programach wyborczych, były przedsięwzięcia samorządowe planowane, ale nigdy nie doszło do tego. Natomiast dzisiaj udało się to zrobić i to zupełnie inicjatywie spoza sektora publicznego. I to jest super, dlatego że nie wszystkim powinno zajmować się państwo, nie wszystkim powinien zajmować się samorząd, tylko zasada pomocniczości. To, co obywatele mogą zrobić sami, to niech robią, a państwo niech pomaga. Także tutaj tego gratuluję. Wydaje mi się, że to wydarzenie, jeżeli tylko technicznie zadziała, bo testowałem tu z Państwem redaktorami, rzeczywiście na mój telefon komórkowy udało się uzyskać połączenie z internetem tu przed namiotem. Jeżeli to generalnie zadziała, to zmienia standard Zakopanego, a tym samym standard powiatu. Bo wcale jest niewiele takich miejsc w Polsce, gdzie aż na tak dużym obszarze jest wolny internet dla każdego dostępny, prawda? Zwykle to jest w hotelu, w restauracji, u McDonalda, w jakimś
na jakimś małym obszarze. Tu jest większa przestrzeń. I akurat miałem okazję tego roku w Alpach Austriackich testować tą kwestię. Była zła pogoda i każdego dnia próbowałem znaleźć w internecie jakiś portal z prognozami i w żadnym z miasteczek, w których byłem w Tyrolu, czegoś takiego nie było. Musiałem zrobić taką brzydką rzecz, usiąść komuś pod płotem i po prostu z jego prywatnych możliwości korzystać. Dlatego uważam, że to podnosi standard Zakopanego realnie, a jednocześnie sam fakt, że coś takiego zaistniało, jest świetną promocją miasta i powiatu. Bardzo dziękuję i gratuluję. Bardzo dziękujemy, panie starosto. Pan starosta, drodzy państwo, odniósł się do kwestii technicznych, między innymi oczywiście. W związku z tym i ja chciałbym w tym momencie poprosić pana prezesa Aco Solutions, pana Jarosława Nowickiego. Właśnie myślę, że między innymi o kwestiach technicznych naszego projektu nam opowie. Postaram się nie zanudzić kwestiami technicznymi, także bardziej mnie interesują kwestie biznesowe tego projektu. Od strony technicznej tylko tyle powiem, że żeśmy wykorzystali naprawdę technologię z górnej półki, topowego producenta sprzętu i rozwiązań Wi-Fi, który zapewnia i bezpieczeństwo tych sieci, i ciągłość działania, i możliwości rozwoju. Także ta sieć, mogę tyle powiedzieć, że ona działa, jeżeli popatrzeć na nią jak na odpowiednik telewizji, ona ma 16 kanałów. Możemy, odpaliliśmy w tej chwili jeden kanał, tak, Made in Zakopane z publicznym dostępem. Za chwilę będziemy uruchamiać kolejne kanały, na przykład dla potrzeb, czy to współpracującego PKL-u, czy może Urząd Miasta będzie chciał skorzystać i tak dalej, i tak dalej. Każdy będzie miał swój kanał komunikacyjny. I również to, co przede wszystkim mnie za serce trzyma, co Tymoteusz powiedział, rozwój biznesu. Ja 20 lat w różnych korporacjach przepracowałem, wiem, co to znaczy startować i jak trudno. W związku z tym mam nadzieję, że ta sieć oprócz tego, że przyciągnie jakichś dodatkowych turystów, bo wiadomo, dzisiaj mam czworo dzieci i każde z nich mówi: tata, może pojedziemy, ale najpierw sprawdzimy, czy w tym hotelu jest Wi-Fi i czy w tym miejscu jest dostęp do internetu. Nie ruszają się nigdzie, jak dostępu do internetu nie ma. Więc to już jest taki absolutny obowiązek, ale z drugiej strony patrzymy na to Wi-Fi jako na kanał komunikacji. To dostęp do internetu to teraz jest mało. Internet zrobił się jednym wielkim śmietnikiem, w którym bardzo ciężko znaleźć pewną informację. Idea z Tymoteuszem jest taka, że ta pierwsza strona startowa, która się wyświetla, bo tutaj jest tak troszkę skonstruowane, że wyświetla się najpierw pierwsza strona startowa z jakąś informacją, ona później będzie, za chwilę będzie miała pewne linki bardzo przydatne dla na przykład dla turystów, być może dla przedsiębiorców, być może dla osób, które prowadzą hotel albo restaurację. Chcemy zrobić coś takiego, żeby to był taki internet Zakopanego. Żeby to było te informacje najbardziej potrzebne i przydatne, żeby one były na samym wierzchu. Owszem, jak się później zaloguję do tego internetu, wejdę, mam to pełny dostęp, ale na dzień dobry dostaję to, co najważniejsze w Zakopanem i to, co najbardziej jest mi potrzebne. Mam nadzieję, że może się uda zrobić taki kanał również informacyjny właśnie, czy to dla GoPro, czy dla właśnie dla pana starosty te najważniejsze informacje, czy dla mieszkańców, czy dla turystów również będą podane jak na tacy. To i tak jak Tymoteusz powiedział, to jest początek. Mamy naprawdę ideę fix, żeby objąć jak największy obszar, żeby ta sieć się rozprzestrzeniła poza Krupówki na całe Zakopane i tak wszędzie tam, gdzie ta sieć może i przynieść radość, ale też i przynieść pomoc w korzystaniu, czy to ze szlaków, czy turystycznych. Na północy mamy na Molo w Sopocie, a teraz najbardziej na południu właśnie w Zakopanem. Gdzieś jeździ w autobusach w Białymstoku, pasażerowie korzystają i tak dalej. Nie ma w tej chwili ograniczeń technologicznych. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia i wszystkich zapraszam do tego, żeby z tej wyobraźni korzystać, a my jesteśmy od tego, żeby to przełożyć i zrealizować. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, Free Wi-Fi Made in Zakopane, powered by Vivus.pl. I właśnie to powered by Vivus.pl jest tutaj również kluczową kwestią, gdyż Vivus.pl, nasz partner projektu, firma, bez której myślę, że byłoby dużo, dużo ciężej wprowadzić te wszystkie rozwiązania. Drodzy państwo, przed nami prezes Vivus.pl, pan Lukasz Notopoulos. Szanowni państwo, dziękuję bardzo.
Jak przyjechałem do Polski kilkanaście lat temu, posłyszałem ciągle, że coś zaczęło się w Gdańsku. Dzisiaj możemy ogłosić, że zaczęło się w Zakopanem. Mam nadzieję, że tworzymy, inspirujemy też pozostałe miasta w Polsce do tego, żeby po prostu pójść tą drogą, którą rozpoczął właśnie Tymoteusz razem z inicjatywą Made in Zakopane, i że zainspirujemy też pozostałe miejsca, miasta, miejscowości w Polsce, żeby udostępniać internet w przestrzeni publicznej. Bo, szanowni Państwo, internet to nie jest już technologia, to nie jest narzędzie, to nie jest kanał komunikacji, to jest część naszego życia. I ta część naszego życia powinna być zagwarantowana. Może nie w konstytucji, jak wolność i własność, ale powinna być zagwarantowana i dostępna dla każdego. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, dlatego że sama inicjatywa jest też zgodna z naszymi wartościami, wartościami wius.pl. Mianowicie entuzjazm, którym się dzieli Tymoteusz swoją inicjatywą, jest też wartością naszej firmy. My jesteśmy firma, która podchodzi ogólnie do życia entuzjastycznie. Lubimy szybkie działania. I jesteśmy firmą, która bazuje na technologii, więc nowoczesne rozwiązania nas bardzo interesują i są nam po drodze. No i finalnie, dlatego że Vibus.pl udziela pożyczek, a można pożyczki brać również przez urządzenia mobilne, no to przecież turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, zawsze potrzebują jakąś dodatkową gotówkę, no to będą mogli ją właśnie na Krupówkach wytrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, last not least. Członek Zarządu Polskich Kolei Linowych, Piotr Gosek. Dzień dobry Państwu. Dla mnie personalnie ten projekt to jest coś więcej niż tylko technologia. To jest taki kolektyw, który się udało zbudować, bo my jako jeden z największych przedsiębiorców tutaj w regionie i ta część Zakopanego młodzieży, która chce coś zrobić, udowadnia, że da się realizować projekty trudne. Projekty technologiczne to nie są projekty łatwe, czasami w wielu miejscach niezrozumiałe, ale sami dobrze wiemy, że dzisiaj dla Zakopanego obsługa klienta, turysty, który przyjeżdża, jest rzeczą kluczową. I ten projekt jest uzupełnieniem oferty PKL-u, a oferta PKL-u jest uzupełnieniem tego projektu, bo od 2 lat ciężko pracujemy nad tym, żeby nowe technologie w Zakopanem zaistniały, co już Państwo pewnie sami jesteście w stanie sprawdzić, kupowanie biletów Kasprowy, Kubowka przez internet, nowe aplikacje mobilne, które uruchomiliśmy 2 miesiące temu, które są czymś takim naturalnym, co uzupełniają cały ten projekt darmowego internetu w rejonie Krupówek. Mamy nadzieję, że ten internet Wi-Fi będzie się dalej rozwijał, bo dla nas jako sprzedawcy usług tutaj na terenie jest to rzecz kluczowa, aby turysta przyjeżdżający do Zakopanego miał możliwość dostępu po pierwsze do informacji, po drugie do zakupu usług, po trzecie do uzyskania pełnej informacji o atrakcjach, jakie są w Zakopanem, bo tego niestety brakuje. Dzisiaj turyści przyjeżdżający szukają w wielu miejscach tej informacji, a mamy nadzieję, że też przy współpracy z samorządami uda się wybudować takie centralne źródło informatyczne, gdzie każdy turysta, planując przyjazd do Zakopanego i będąc w Zakopanem, uzyska wszystkie możliwe informacje o tym, co ciekawego w Zakopanem można zobaczyć, co przy brzydkiej pogodzie można robić i gdzie można mile i sympatycznie spędzić czas. Kończąc, chciałem tutaj skomentować wypowiedź pana prezesa. My mamy najwyżej położone Wi-Fi w Polsce. Może kiedyś docelowo będzie tak, że te wszystkie sieci internetowe się połączą i darmowe Wi-Fi nie będzie tylko na Krupówkach, ale też jakby przy wspólnym projekcie pojawi się na Kasprowym. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o tę część przemówień naszych gości. Teraz chciałbym przejść płynnie do pytań z Państwa strony. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby zadać pytanie, bardzo proszę, mikrofon leży tutaj w centralnym miejscu. Dobrze, zatem dziękuję Państwu za przybycie tutaj do nas. Oczywiście za chwilkę będzie można porozmawiać już indywidualnie w 4 oczy z naszymi przedstawicielami. Natomiast ja zapraszam Państwa również na cały dzisiejszy dzień. W naszym programie bardzo wiele atrakcji, będą koncerty. Będą atrakcje, konkursy, nagrody i przede wszystkim, drodzy Państwo, fantastyczna, ciepła atmosfera, ale ciepła tutaj w namiocie, bo życzymy sobie, żeby poza namiotem było mroźno. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.